Witajcie bardzo serdecznie, z tej strony Repus. Oto jest kolejny odcinek CK3 i muszę się wam przyznać co do jednego, bo w pierwszym odcinku mówiłem, że nie będę nagrywać zbytnio do przodu. Tak się składa, że akurat jeszcze pierwszy odcinek się nie pojawił, a nagrywam trzeci, dlatego przepraszam, że nie mogę odezwać się na wasze komentarze, ale jako, że praktycznie jutro startuję z robotą, to w takim razie postanowiłem, że nagram na zaś, póki mam czas, a prawdopodobnie w dni robocze nie będę może miał czasu. Dlatego wracamy do CK3 i słuchajcie, król nam się zmienił. Niestety dosłownie tuż przed chwilą, w sensie, że no wczoraj w sumie, bo mamy... zasłaniam. Nie, kurde. O, nie pokażę. Wygiąć się wygnę, ale nie pokażę. 29 mamy grudnia teraz. A ja mogę tak zrobić? Nie, czy to będzie troszkę lepiej ta kamerka... Natomiast 28 on zmarł i nasz nowy król, sędziej, będzie musiał zarządzać Polską. Sędziej jest naturalnie lepszym dowódcą niż Siemowit, dlatego pod tym względem może pójść lepiej. Dodatkowo od razu ma już prawie skończoną ścieżkę stratega. Poszliśmy od razu w fokus stratega i będziemy iść w tym kierunku. Co też ważne, pytacie się pewnie, ile wasali nas lubi. Nikt nas nie lubi. Ten ze Śląska nas toleruje. Ale duży plus, mamy 8 na 5 terytoriów. Dlatego, oprócz tego, że damy prawdopodobnie coś naszemu synowi, który dostanie coś, to będziemy mogli rozdać to wasalom, porozsadzać ich w Radzie, a później dzięki temu jakoś unormujemy sprawę, bo w Radzie to akurat dosyć pusto jest w tym momencie. Tutaj... On nie jest naszym wasalem, ten Lechosław Lechowicz. Ufa, ciekawie się nazywa, nie ukrywam. No ale spróbujemy ich jakoś rozsadzić. Nasza żona jest do dupy. Queen Irina Gavrilowina, Garilowna. Ona jest z Halicza, tak? Mamy dzięki temu ten sojusz z Haliczem cały czas. Czy musimy go zaaranżować na nowo? Mamy cały czas. Okej, z kim mamy sojusz utrzymany? Tak, by the way. Mamy sojusz z... Haliczem? Z Wałczem? Wałcz, który się rozrósł na Kołobrzeg ogólnie. I z Kujawami. To są nasze sojusze. Nie powinno być więcej? No nie, najwyraźniej nie. Na pewno oddamy Stężyce i Szczytno, bo nie mamy tutaj 100 kontroli. Dlatego Szczytno. My stworzyliśmy chyba to Duchy of Pomerelia. Natomiast nikomu go nie rozdaliśmy. Kto tu rządzi? Ty jesteś pod Kujawami. Okej. Okay. Ten Wiking z Wałcza, którego chyba wcześniej nawróciliśmy na słowiaństwo. Tak przynajmniej kojarzę, ale teraz nie mogę tego znaleźć. Nie, jest w starej religii. Jednak go nie nawróciliśmy wtedy. Gościu nas nie lubi. Czy nie możemy... Demand, możemy zrobić demand, ale tak z ciekawości, czy możemy go zabić. No na razie nie mogę tego, mogę. W sensie jest mała szansa, ale spróbujemy. Stres mi wzrósł, tego nie zauważyłem. Tak, gościu z Kujaw jest bardzo dobrym tutaj... gościem od... intryg, dlatego może to wykorzystamy. Damy mu na pewno... Szczytno, bo on Szczytna pragnie w tym momencie nawet. Więc Szczytno dostaniesz, kolego. No i Grand Title. No troszkę zrobił się duży, no ale to jest na razie ryzyko, które muszą podjąć. Sandomierz jest też duży. Wistulania. Ty jesteś też moim wasalem, bracie. Przyrodni przynajmniej. Czy tak, znaczy przyrodni, w połowie, bracie. Tobie damy Stężyce. Też polepszy relacje i zaraz zastanowimy się nad twoim miejscem na dworze tutaj jako doradca. No i Łęczyca albo Legnica. Ale w Legnicy mamy podniesione popular opinion. A tak na serio niczym się nie różni poza tym, że w Łęczycy jest delikatnie więcej supply limit. Chociaż nie, Łęczyca ma gorszy development. Zostawimy sobie Legnicę. Dlatego kolego damy ci właśnie to Łęczycę. Ten wasal akurat, który nas lubi ze Śląska. Troszkę go tym samym wzmocnimy. I zobaczmy, jak to wygląda na dworze.
Lechosław Lechowicz. A my nie mieliśmy takiego dobrego tutaj wasala? To zacznijmy od Spymastera. Ten, co jest rzeczywiście bardzo dobry. Da 23, dajemy go tutaj. I on nas już lubi. Świetnie. Tego pana, Lecha III Sandomierza, damy sobie na marszałka, a tego pana z Mazowsza damy na stewarda. No niestety musiałem troszkę wybrać pomiędzy jednym z tych dwóch i gdzie ich rozlokować, ale koniec końców zostawię tak. Niestety żaden z tej trójki nie umie w dyplomację tak na serio. Nikt nie jest też chętny na bycie tutaj tym nadwornym kapłanem i z jakiegoś powodu ten dobry w dyplomację się tutaj nie pojawił. Mój siostrzeniec Ilunkis, Demand Conversion, może zaakceptować, ale to nie ma pewności, ale Lechosław Lechowicz nas lubi. Dlatego prawdopodobnie on nie postanowi nas zabić. O, katolicy populiści są bliscy zbuntowania się w niektórych prowincjach. Tych południowych... Ach, katolicyzm już tutaj dorwał nas powoli. Tutaj widzę jakiś Nordmark powstał. Nordmark, który będzie trzeba wyjaśnić, żeby nas ich wygonić troszkę dalej. I myślę, że ogólnie, że nic tam się nie zbuntuje, bo też no nie wyglądamy zarąbiście z tymi wojskami i tak dalej, to pójdziemy na... będziemy atakować na zachód. Mamy jakiś court event. Konstancja, nasza córka, ma sprawę do nas. Ona jest geniuszką w sztuce. I... myślę... że rozwiniemy jej talent dalej. Wygląda też na to, że jednego wasala możemy przetransferować naszemu bratu. I ten się ucieszy. W sumie jeden i drugi mają podobną relację o mnie. Dlatego zgodzę się to przesłać, wzmacniając naszego witsulańskiego wasala wtedy. Chociaż to może spowodować problemy, kiedy ten wasal ze Sandomierza jest dosyć potężny w porównaniu do niego. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Mamy pustą prowincję teraz, pozycję. Możemy tutaj marszałka przypisać, więc myślę, że ten na 13 i tak lepszego nie mamy, a jest silnym wasalem. I proszę ty mi, nie ma gdzie u mnie zwiększać kontroli, to zostań na tym, co masz. Albo wiesz co? Zobaczymy, jak z tym Lewis wygląda. Dobra, zwiększyło nam się teraz. Zwiększyły nam się wojska, też zmniejszyły i ponownie zwiększyły. Dobra, mamy 3 koła. Ustabilizowało się najwyraźniej. I tutaj mamy coś kolejnego na dworze. Royal Labs. Troszkę do dupy tam event był, bo grali sobie na instrumentach, ale ja miałem wyjebane i koniec końców miałem opcję stracenia tego Kurt Grandur albo zestresowania się troszkę. Wybrałem w tym przypadku zestresowanie. Chociaż tak teraz myślę, mogłem wybrać troszkę inaczej. Zobaczmy jeszcze, bo mamy ten dwór, ale też istotne jest, żebyśmy mieli tutaj te pozycje zapełnione. Ale też kogoś mam uwięzionego. Czy pieniądze macie do zapłacenia? Chcecie zapłacić pieniądze? Jedni chcą, jedni tylko na huku. Inny jest gotów stówę wręcz zapłacić. Ładnie. No i nasza córka dorasta, ma 16 lat. I zaraz tamto małżeństwo stuknie w takim razie. Betorelk and Mary. Jako, że nie ukrywam, stać mnie. Pozwolę sobie na uzupełnienie troszkę tych pozycji na tym dworze. I kurczę, zastanawiam się. Brave, calm, sadistic. Possessed. Possessed jest tutaj. Patient, Bryzja. Dobra, Małgorzata. Ty będziesz tutaj nauczycielką na dworze. Ty w sumie mnie wychowałaś, tak w sumie jak pamiętam. Albo któregoś z moich braci. No i troszkę pozatrudniałem. Będzie mnie to troszkę kosztować. Jednak jest to poświęcenie, na które jestem gotów. A co do spraw światowych, obecnie toczymy walkę z tutaj po stronie Szwecji. I zostanie ona wygrana raczej. Okej, mamy dobrą córkę. Zostanie ona wygrana. Pomagaliśmy im na początku jako poprzedni władca. Zająłem Lubekę. Ale odbili, a ja musiałem się wycofać. Wydało się niestety, że chciałem tutaj gościa zabić. Ach, sorka, soreczka. Mordo. Nie obrazisz się, prawda? A, już kici w dupę. Czy jestem w stanie komukolwiek powiedzieć wojnę z minusowym prestiżem? No jestem w stanie. No i na pewno bym o ten Lubusz już wtedy wypowiedział. Ale to za chwilkę, bo słuchajcie, mam w sumie troszkę pieniędzy, uzbierało się. A niestety, że jako budowanie wymaga też prestiżu od nas, to myślę, że na razie
oleję sobie kwestię rozbudowy państwa i zrobię coś, czego jeszcze nie robiłem. Jakiś turniej na przykład. No to zorganizujmy wielki turniej wtedy. Szczególnie, że możemy też stres stracić, zyskać prestiż, co bardzo mnie interesuje. I turniej możemy rozegrać w Gnieźnie na przykład. Fajnie to pasuje. I mamy kilka możliwości do wyboru, co będzie w ogóle się działo. No jednak, że możemy tylko jakby jedną rzecz zrobić, to myślę, że zrobimy sobie duel po prostu. O, będzie kosztować, ja już się wypieniężyłem. Będzie nas prestiż kosztować, a to, że nie mamy prestiżu, to... Tak, porzuć na razie. To, że nie mamy prestiżu, to będzie nas kosztować dwukrotnie. A na prestiżu bardzo teraz by mi zależało. Ale wiecie co? Tak, czekajcie, co my jeszcze mamy? Hunta, Pilgrimage. Zróbmy, odwiedźmy uniwersytet na przykład. Wybierz uniwersytet. Wątpię, żebym miał możliwość podróżowania gdzieś daleko. Nie wiem, jak to jeszcze wygląda, ale z punktu, gdzie jesteśmy, myślę, że spróbujemy odwiedzić Watykan. Chociaż teraz, jak klikam, to widzę, że dzieją się rzeczy. Myślę, że będziemy studiować mocno. Przy zmianie tego drogi, na przykład do Uplandu, mamy krótszą drogę, ale cenowo chyba się w ogóle nic nie zmienia. Jest też zależność, ile wyłożymy. Dajmy, wyłóżmy na maksa wtedy. Z naszych pomocników dajmy sobie Cultural Ambassador, ponieważ on, z tego co przeczytałem, jest w stanie jakby tam informacje kulturowe poznawać. A Hire Mountaineer sprawia natomiast, że łatwiejsze są podróże przez góry. No to chyba to wszystko. Spróbujmy wyruszyć. Tutaj ta Apifania została zrekrutowana jako nasza przewodniczka. Po drodze spotykamy jakiegoś przepowiadacza przyszłości. Jednakże jakby rzeczywiście potrafił przewidzieć przyszłość, to by do nas nie podchodził. Ponieważ jesteśmy sadystami i gościa po prostu zabijemy, żeby się ostresować. I jakiś ziomek uważa, że o, nie nadajemy się do rządzenia krajem, że on dałby sobie radę lepiej. Ja mu mówię, gościu, cię chyba pojebało i ma wpierdziel. No i został ranny i zwija z tej wyprawy w ogóle i z dworu. Spotykamy nie po drodze niejakiego Izbora, który wojownikiem jest całkiem niezły, ma 13. Ja wojownikiem mam 15. Czy ja mam założone w ogóle ubrania? Tak, mam ubrania założone, dobra. No i gościu jest takim jak ten gościu z Wiedźmina. Tylko, że on to chce walczyć, spotykał Geralta i chce walczyć. Dostaje wpierdziel, chce walczyć. No szuka po prostu kogoś lepszego niż on, no i możemy albo go olać, albo możemy stoczyć sami walkę, albo naszego gościa wysłać na walkę. Stoczymy sami walkę w sumie. Mamy 60% prawie szans na wygraną, pozostałe tam 40 z hakiem na przegraną. Jeżeli przegramy, tracimy prestiż, a i dodatkowo możemy stracić opinię albo stać wounded. Kurna, przegrałem, ale traciliśmy opinię, nie zostałem ranny. Fuck! Ale... Czy skończymy w takim razie naukę języka rusińskiego? Chyba tak, chyba się udało. Tak, East Slavic Language się nauczyliśmy. O, nawet no pokazuje, gdzie na ścieżce jesteśmy w tym momencie. Po drodze spotykamy mężczyznę, który poszukuje fontanny dającą życie, czy uzdrawiającą w sensie. I możemy mu albo pomóc jej szukać, albo możemy powiedzieć, słuchaj, wiesz co, pieprz to, dołącz do nas, ale jest tylko 32% szansy na to. Albo możemy mu kazać zapłacić. Ale myślę, że zobaczymy. Postaramy się znaleźć tą fontannę. Kurde, gdybym nie był tym gdybym nie był honest, to w tym momencie bym wykorzystał go, żeby zdobyć te healing water. Bo to też jest artefakt, który zmniejsza stres, ale bym się zestresował przy okazji. A spróbujemy to zrobić uczciwie jako wojownik. I spróbujemy stoczyć walkę z jeleniem, który pilnuje świętej wody. I... Czekaj. You gained the trait wounded. Fuck! Nie udało się. Ale udała się wojna tych Szwedów natomiast. No i nasz Jakub Świnka, który wcześniej mógł stoczyć walkę w naszym imieniu. Z jakąś Stefanie tutaj, z Włoszkę, mu się spodobała i chciał
z nią się połączyć, tak to nazwijmy. Możemy mu zgodzić, dołączyć się do tego dworu, ale jako cynik nas to zaboli niestety, stresowo. I najlepszą opcją według mnie jest powiedzieć, słuchaj, bierz lożkę do nas i ona dołącza do nas. Po prostu. I tyle. Niejaki Lucino de Craven ma problem z wilkiem, który go atakuje. I możemy albo poprosić te Jakuba, żeby mu pomógł, albo możemy sami mu tam pomóc, albo możemy to go olać. I teraz jest dylemat, ponieważ no inne eventy, gdzie mieliśmy więcej niż 50% szans, tam nie wychodziły teraz. Dlatego nie będę ryzykować, gościa już zostawię tam na śmierć. A sam natomiast zgodzę się troszkę odstresować. I am the king and I want my pizza. Aż muszę przeczytać tego event. No, podróżując przez tereny wiejskie, natrafiamy na market, gdzie serwują właśnie jedzenie i jednym z tych jedzeń jest właśnie pizza. Tylko słuchajcie, bo tracimy prestiż, który i tak mamy na minus 80, co mnie boli. I mamy małą szansę na stracenie stresu i na zyskanie tutaj good meal, czyli small boosta do health'a i troszkę zmniejszenie tutaj stresu ogólnie. Ale myślę, że olejemy to żarcie w takim razie i pójdziemy dalej, bo wolę mniejsze ryzyko po prostu. I podczas podróży w Lombardii spotykamy cudowne kobiety. Jedna przykuła nam oko, w nasze oko, 35-letnia Adelhiza Aripertit, którą możemy zabrać po prostu ze sobą. Ona nas dosyć nie lubi, domyślam się, że to kwestia religii właśnie. Więc proszę was bardzo, zabierzemy ją ze sobą, staje się naszą kochanką. Jest Amazonką, bardzo fajnie walczy dzięki temu, ma huge boost do życia. Ma attraction 15, ma beautiful, o kurde. Midas touch, ładnie. Craven, no jest tchórzem. Zapomina i jest, ale jest chaste. Jest piękna, ale jest powściągliwa. Spotykamy mężczyznę po drodze, który tapla się praktycznie w błocku i jest obleziony przez kruki. Możemy mu pomóc. Możemy uznać, że to jest kryminal, czyli że przestępca, a możemy go zostawić. I myślę, że to jest kryminal, powiedzmy. Z tego powodu, że dostaję paiti i tracę ten stres. Ojciec pijo. To teraz już nie ojciec. Już nawet nie pijo. Jako gość na tym uniwersytecie. Tu gość jest zarąbisty w dyplomację. Ten jest zarąbisty w stewardshipa. I cóż, przyjechaliśmy do Watykanu. Troszkę czuję się jak w Simsach, jak się szło postacią do szkoły. Można było wybrać, czy studiujesz, czy szukasz kolegów i tak dalej. Ale zacznijmy w takim razie studiowanie. Uczy nas obecnie ojciec Pio. Chyba, nie, czy tam oni ogólnie nas uczą? Chyba we dwójkę wtedy. W hale uniwersytetu w Watykanie często rozchodzą się echami debat pomiędzy studentami i nauczycielami. Niektóre z nich eskalują do dużych sprzeczek, jak na przykład pomiędzy Rosso i Pio. Kiedy znalazłem ich dzisiaj, tak jak zwykle, krzyczących na siebie, próbujących udowodnić, czyje pole nauki jest lepsze, zaopatrzeni w... które pole nauki jest lepsze, lepiej zaopatrzone do dyskusji, co planeta powinna być uznana za najważniejsze? Dziwnie to sformułowane. Coś mniej zwyczajnego, jednakże jak mnie zauważyli i pytają mnie, co ja o tym uważam. W takim razie możemy powiedzieć, że Rosso jest ma rację i on ma dyplomację. Możemy powiedzieć, że... Nie, tak, Rosso ma ekonomię, sorry. Pio ma dyplomację. Natomiast możemy spróbować, że o, jesteście obydwoje zajebiście, ale jestem do dupy w dyplomację, więc wątpię, żebym ich był w stanie w ten sposób przekonać, bo to jest tylko niecałe 30%, a minusy są całkiem spore. A możemy... A, kogo to kurwa obchodzi, możemy powiedzieć.
Myślę, że staniemy po stronie Rosso, ponieważ umiejętności Rosso bardziej mi pasują. Wolałbym sobie stewardshipa podreperować niż dyplomację. W takim razie stańmy po stronie Rosso. Fajnie by było, jakbyśmy mogli w ogóle synów wysyłać w takim przypadku na uniwersytety po prostu. Nie wiem, czy jest to możliwe. Po prostu, że wysyłamy i mówimy, mordo, ucz się. Ponieważ często tak było, że wielcy władcy, jak na przykład ten Piotr z Rosji, miał tak, że on podróżował po świecie i jak nie był władcą, tylko był jeszcze dziedzicem tam, czy tam dziedzicem potencjalnym, tak to nazwijmy. Jestem nagle rozkojarzony z moich nocnej nauki przez głośne crash, czyli że je, coś walnęło. I ogłuszające slam. I natychmiastowo i bardzo głośne shatter, czyli że coś się posypało, rozwaliło. No cholera, co się tutaj dzieje? Źródło tych problemów okazuje się być dwóch chłopów. Rod knows how they got in here. Rod to nie wiem, jakieś tutaj bóstwo słowiańskie? Ale natychmiastowo piją ostro z beczułek uniwersyteckich. To this'll hick teach them. Czy to nauczy ich? Jeden z nich krzyczy. Tak, co oni myślą, że są lepsi od nas? Tylko dlatego, że umieją czytać? Drugi mu odpowiada. Jakie mamy opcje? Kurde, pierwsza opcja wygląda ciekawie, bo możemy obiecać im, że nauczymy ich czytać. Tracimy pieniądze, co mnie nie boli. Tracimy prestiż, co mnie boli trochę bardziej. Ale ta dwójka dołącza na nasz dwór. Dostajemy, co jest najgorsze. 120 stresu, czyli to nam zwiększy automatycznie na poziom pierwszy. A to już rzeczywiście robią się powoli problemy. Im wyższy stres, tym trudniej się go pozbyć, koniec końców. Ale oni dostają 8 learninga, robią się przyjaźni i dołączają na nasz dwór. I oni, słuchajcie, oni są zarąbiści, obydwoje są dobrzy w intrygi. Ten szczególnie jest dobry, niczym asasyn jakiś. Jeden muzułmanin, drugi katolik. Ten jest taki przeciętny we wszystko właśnie poza naukę. On ma minus 2, a on ma 1. Czyli, ma minus 2. Minus 3 chyba nawet. Więc nie wiem, czy to ma sens. Ale co też ważne, że nasza wizyta na uniwersytecie bardzo popłaca. A możemy pójść tak średnio, czyli że pomogą nam nosić książki. I to też jest spoko. Albo każemy ich uwięzić. Myślę, że te noszenie książek jako służący może się przydać. Moje studia na temat słowiańskiej doktryny w Watykanie. Moja wiedza na temat słowiańskiej doktryny w Watykanie skonfrontowała się z wieloma nowymi pytaniami. Na niektóre nie mogę znaleźć czystej odpowiedzi. Niektóre z nich wręcz wymagają odpowiedzi. Czy wiara powinna być uzupełniona przez rozsądek, czy nie? Czy wiara może tylko odpowiadać na rzeczy niewidzące, czy nie? Czy możemy w ogóle wiedzieć, co jest niewidzące, czy nie? Tak, czy nie? Jeżeli wybierzemy pierwszą opcję, czyli że musimy znaleźć odpowiedź na te pytania, to w tym przypadku w większości przypadków, znaczy tak na 40 niecałe procent mamy same pozytywy, ale nawet jak nam nie wejdzie, to mamy też pozytyw, tylko że trochę się stresujemy. W drugim przypadku po prostu tracimy stres. Jako, że nie mamy stresu... Kurde, wiedziałem! Wiedziałem, że to będzie najgorsza możliwa rzecz, bo jeszcze nic dobrego mi się z takich rzeczy na razie nie wydarzyło. Lekko podkręciliśmy nasze tutaj studia, nauki, ale wkurzyłem się teraz właśnie. W dużym skrócie zapraszają nas na picie, ponieważ oczywiście jest też studenckie życie i możemy albo się zgodzić, przez co... Częściowo nam się polepszają tutaj te nauki, to raz, a dwa, mamy też University Connections, ale to jest tylko 33%, więc nam się nie uda na 100%, a możemy powiedzieć, słuchaj, nie, i nasze studia stają się o wiele bardziej, większego boosta dostają. I to też akurat zrobię, a w międzyczasie Halik wzywa nas do wojny. Akceptuję. No i w przypadku wojny mamy dylemat, czy... Wracamy do kraju, czy zostajemy w Watykanie? Zostaniemy w Watykanie na razie. Możemy menedżować stąd. Ja cały czas tutaj będę dostawać eventy, ale będziemy też toczyć walkę.
Chociaż tą walką ciężko nas... Chociaż mają... Nie, mają jakichś sojuszników. Ma Kijów. Ja nie miałem sojuszu jakoś z Kijowem? Coś tam chyba miałem, ale teraz ciężko powiedzieć. Dzisiaj nasz nauczyciel Rosso zaczyna wykład. Dzisiaj będziemy studiować anatomię orła. Falcon. O, Falcon chyba orzeł jest. Nie, to jest eagle, czyli sokoła chyba. Niesamowita wrzawa podniosła się wewnątrz hali lekcyjnej, jak zaczęliśmy podziwiać ptaka stojącego dumnie na ramieniu nauczyciela. Wiele może zostać nauczone przy studiowaniu ciała zwierzęcia, tak jak nauczyli nas starożytni. Czy ktokolwiek chce mi pomóc poprowadzić tutaj, przyasystować przy demonstracji? No i w momencie, jak się zgadzamy, to nie, wiecie co? Tutaj mamy Much More Successful, ale tutaj zostawimy chyba przy More Successful, bo tu bym się zestresował na rzeczywiście krytycznie i bym jeszcze bardzo dużo prestiżu stracił. Więc po prostu zgodzę się, że w ten sposób naukę. Ale kurde, ciekawe te eventy na razie wam powiem. Studenci, dzisiaj dołączy do nas interesujący gość, powiedział mój nauczyciel Rosso. Przywitajmy biskupa Sciarre z papiestwa. Niepodważalny autorytet katolickiej doktryny w Watykanie. Witam, mówi Sciarra, kiedy poprawia swoją koszulę. Dzisiaj zajmiemy się nauką i zgłębianiem połączenia natury z Bogiem. Reszta studentów prostuje swoje plecy i przygotowuje swoje pióra. To zajmie chwilę. No i mamy trzy opcje. Albo możemy powiedzieć, to jest heretyckie, więc nic w tym przypadku 0%, że się czegokolwiek nauczymy. 1%, że zabijemy nauczyciela. Biskupa w sensie. To byłoby ciekawe. 99%, że no same minusy. Niemożliwe! I bardzo szybko piszemy to, co on dyktuje. Aha, fascinating. To jest sytuacja, w której mogę się zestresować. Rzeczywiście, bo chciałbym też zrobić tak roleplayowo troszkę, że nasz nowy władca rzeczywiście wyruszył na studia i rzeczywiście taka wiara katolicka. To ma sens i w tym momencie na przykład przejdziemy na feudalizm. Ale zobaczymy. No zestresowałem się na poziom pierwszy. Zaraz to będziemy musieli, to jakiś event chyba dostaniemy, prawda? No i czujemy się niewarci rządzenia Polską. Czy inni władcy też mają takie wątpliwości? Staram się być dobrym, szczerym królem, ale ze wszystkim, co się dzieje tutaj, z tym prawem i tak dalej, nie możemy tego znieść. No i wezmę chyba pierwszą opcję, ponieważ ona jest w ogóle dostępna dzięki trade'owi i tracimy 40 stresu prawie. I przez 5 lat, jeżeli nie odstresujemy się na poniżej pierwszy poziom, to będziemy mieli kolejne załamanie mentalne. Ewentualnie mógłbym zrobić to, ale to ma same mniejsze korzyści, tylko profiligate dostaje. To też stres los polepsza, daje prestiż, ale myślę, że skorzystamy na razie tylko z pierwszej opcji, bo tam mi natychmiastowo zbija więcej prestiżu. A może jeszcze jakiś event wyskoczy, który nam pomoże. Ewentualnie są chyba później decyzje, które też pomagają zbić stres. No i skończymy nauki w Watykanie. Zanim tutaj przybyliśmy, nie sądziliśmy, że jest tyle mądrych i inteligentnych ludzi w ogóle. Poznaliśmy wiele wiedzy, dostajemy dwa perki Martial Lifestyle oraz dużo pieniędzy zostało zainwestowane na kupno nowych książek. Książkę, którą dostaniemy, to są książka z obrazkami pewnie, z rysunkami, bo jest tutaj jakaś ilustrowana. Jezu, czemu to się czas nie zatrzymał, tylko teraz mi to zesłania. Co my tutaj dostajemy? Prestiż 001 na miesiąc, stres zmniejszony, natural dread zwiększony, monthly intrigued lifestyle experience. To jest bardzo fajne akurat, ale niestety to się psuje w wieku przez niecałe 70 lat. I wątpię, żebym był w stanie tego użyć porządnie na tą intrygę, chociaż zobaczymy jeszcze. Też stratega sobie odblokowujemy. I teraz pytanie. Bo może bym nie leciał tak jak debil w tego... Chociaż nie, no bym chyba poleciał tak jak debil w tego Marsiala. Bo to nam daje też experience dzięki tej książce w intrygi. I myślałem, że pójść coś w intrygi. A jakby nie widzę zbytnio sensu chyba.
Tutaj nim pójdziemy akurat w Galanta, jak poprzednim szedłem w Overseera, teraz pójdziemy w Galanta, no ale właśnie. Zastanawiam się, czy jest jakiś sens obecnie pójścia w intrygi. Pierwsze te opcje dupy nie urywają według mnie. Bym musiał rzeczywiście w intryganta iść chyba od początku. No ja pierdzielę! Słuchajcie, był przed chwilą event, nie chciałem go klikać. Było 80%, że za wydanie 50 zł dostanę eksperta w trudnym terenie i było 20%, że dostanę rekles. I kurwa jest rekles, no nie mogę. Ta gra ma na stałe ustawione, zaraz ją chyba zrestartuję, to mnie irytuje. Ona ma na stałe chyba ustawione, że słuchaj, wszystko co najgorsze mu wchodzi. Wszystko co będzie losowe do wyboru, to ja chyba to oleję i po prostu będę brać takie, o jak tutaj na przykład, nawet nie czytam chyba. Zobaczmy, o. Simpro, witaj. Lepsze budowle i tak dalej. Tutaj też coś lepsze budowle, ale jedno i drugie stres. Pierdziele, bo się zestresuję na 100% na maksa i mi nie wejdzie. Wojna, której pomagałem Haliczowi, się udała. Widzę, że nasi wasale też podbijają na lewo i prawo. Taki plusik chociaż. I przybywamy w końcu do kraju. Epifania opuszcza nasz dwór. To była ta chyba, która nas pokierowywała po terenach, których podróżowaliśmy. Rozwiązujemy armię. Ale to nie oznacza, że szykujemy się do spokojnego życia. Wręcz przeciwnie, trzeba zdobyć w końcu Lubusz, który jest częścią naszego tutaj, naszej domeny. Gościu ma 3,5 tysiąca wojska. Ja mam tylko 4. Czemu? Co się stało z moimi sojusznikami? Naszego syna zaręczymy z księżniczką szwedzką, która ma 6 lat. To zacieśni nasze relacje, bo mi się zdaje, że powinniśmy mieć już ten sojusz ze Szwedami, ale najwyraźniej się zerwał, bo relacje były za małe. Naszą córkę połabia, ale połabia ma właśnie dostać w pierdziel. No chyba, że Lubusz dadzą w rozliczeniu. Naszą córką zacieśnimy relacje z Mazowszem chyba. Będą z dynastii Mazowsza, szansa na dzieciaki średnia. Dobra, mi to pasuje. A naszą drugą córką, czy tam trzecią w sumie w tym przypadku, drugą, którą wydajemy teraz, myślę, że coś zagranicznego spróbuję ogarnąć. I tym zagranicznym będzie chyba Turów. Nie, sorry, nie Turów, Mińsk. Mińsk, ponieważ Mińsk obecnie chyba walczy jakoś tam o wojnę niepodległość z Nowogrodem, zaryzykuje. Albo wiecie nie, co? Nie zaryzykuje, bo oni mnie od razu wezwą do tej wojny tak z dupy pewnie. Ach, to jednak postaram się znaleźć coś innego. Coś, co jest poza naszym krajem jednak. Wespia, no to oni też nie, bo walczą wtedy w tej wojnie. Z Puławami też nie chcę. Z Turowem nie chcę, ponieważ Turów graniczy z Halisiem, więc możemy niestety sprawić, że będziemy sobie wchodzić w drogę. Albo zróbmy już z tym Turowem. To są na razie zaręczyny, więc kij z tym. Potrzebujemy ich po prostu tu i teraz do walki z Puławami. Żeby przypadkiem nie wywalić się na głupi ryj. Wszystkie sojusze zawiązane? Teraz tak. No to w takim razie, teraz robimy wojnę o Lubusz. I mamy. A, nie wezwałem sojuszy. Aha, ja ich też nie wezwę. Bo ja mam minusowy prestiż. I big brain time. I dorwaliśmy ich armię, zaczyna się równo. Ale idzie na naszą korzyść. Co ważne, w tej bitwie osobiście dowodzimy. I zwyciężamy, to jest istotna bitwa, to z miejsca daje nam 50 tutaj. 50-50, albo by się udała ta bitwa, albo nie. I wygraliśmy, koniec końców mamy 1000 przewagi ludzi teraz. Oni co prawda wrócą, zorganizują się i przyjdą jeszcze raz. Ale byłoby fajnie, jakby przyszli do Lubusza natomiast odbić tą prowincję, bo tak często AI robi. Jak nie ma szczególnie żadnej prowincji pod nosem, którą może teoretycznie szybciej zająć. No nie mają tutaj, akurat jej nie zajmą szybciej. My zdążymy ten Lubusz zająć i się ustawić, żeby z dobrego kąta stoczyć bitwę. Ale oni zamiast stoczyć bitwę się wycofali, więc złapiemy ich gdzie indziej. No i to już jest pewne też zwycięstwo. Udało się wygrać. Ty proszę wypierdzielaj, w dupie mam to, że łupisz. Zawsze jest okazja do napierdzielania się, a ja ją wykorzystam. O, odstresowuję się. Troszkę wyładowałem tą złość. Ale niestety cały czas mam powyżej stówy. I wypadałoby się kompletnie odładować. Ale niestety dużo nie mogę rzeczy zrobić, bo mi brakuje na przykład prestiżu akurat. O nie, nasza siostra zmarła. Barbara. To ta Barbara z reklamy tego, Media Expert, co kupuje 1 000 000 pralek. No i w sumie
Mogła zginąć, bo nas prawie doprowadziła pewnie by do bankructwa tym swoim zachowaniem. Gościu, nasz brat przyrodni, mówi, że masz coś, co należy się mnie i chce cudowną brochę. Gościu, posrało cię, nie dostaniesz brochy. To moja brocha. 96% w wojnie. Zaraz koniec, prawdopodobnie nic nie robiąc też byśmy nabili stówę. Ale ja uznałem, że anihilacja wojsk wroga jest ciekawszą kwestią niż nic nie robienie. Dlatego ich zanihilowałem. Czy jak tutaj mamy luta? Właśnie, pytanie. Jak mamy tutaj luta? Czy możemy tego luta zdobyć? A nie możemy pójść rajdować? Z tego powodu, że pewnie jesteśmy w wojnie. Ale czy stojąc tutaj lutujemy? No nie, no by musiał być armią luterską najwyraźniej, więc troszkę lipa. Z tym łupieniem to powinno ciekawiej wyglądać, fajniej. Ale zajmujemy Lubusz. W momencie zajęcia Lubusza zwiększmy... To wymaga zwiększenia kontroli. Nie wiem, czemu tutaj gościu mi chyba, że miesiąc musi minąć. Tak, teraz może tutaj podejść. 8 lat. Ja to zwiększę. Armię oczywiście rozwiążę. I Legnicę. Ponieważ wiecie, co się stało w Legnicy. Goście zesrał do jajecznicy. Powinno być inaczej, ale już pisałem do Excela, więc już zostaw to. Komuś mogę oddać tą Legnicę, żeby polepszyć relacje. No ten gościu z Opola nas bardzo nie lubi. On ma miejsce w Radzie. On by też chciał być dziedzicem, czy tam władcą. I jest title claimant, ale myślę, że title claimant do króla. Czyli danie mu tej Legnicy gówno zmieni tak na serio. Ten Śląsk jest dosyć mały, więc mógłbym mu tą Legnicę oddać. To mu aż tak wiele nie zmieni. Znaczy go troszkę podbustuje, ale nie zrobi takiego gościa, że będzie mi zagrażać we władzy. W ogóle też śmieszna sprawa. Nie mogę po prostu wypuścić więźniów, bo to zwiększa nam stres z powodu tego, że jesteśmy sadystą. Dlatego musimy przynajmniej ich zrekrutować, albo jakiegoś huka wziąć za nich. Tu gościu nie opłaca się rekrutować, więc weźmy tego huka. No mówię, inaczej jako sadysta ucierpimy na tym. Nasz wasal organizuje łowy. My do nich dołączymy, mamy szansę zmniejszyć sobie stres przy okazji. On wszystko zorganizował. Ja po prostu dołączę do tych łowów i zobaczymy, jak one działają jako przynajmniej uczestnik, a nie organizator. Kiedy czekamy na przyjazd reszty gości, tutaj Żegota zaczyna przygotowania. Jego gamekeepers, czyli organizatorzy, można powiedzieć, tam pomocnicy, sprawdzają tereny każdego dnia na ślad jakiejś zwierzyny chyba. Kiedy budujemy obóz blisko terenów łowieckich, mój ptak rośnie... My bird grows restless waiting. Mój ptak staje się niespokojny z powodu czekania, wiedząc, że niedługo zostanie wypuszczony. To ogólnie to tak jak wyglądało w średniowieczu. W średniowieczu to nie było tak, że o, pójdę sobie w las i no coś zapoluję. Nie, to byli ludzie, którzy znajdowali jakiś trop, coś ten deseń. A szlachta to jedynie mówili jej, dobra panie, tędy jest jeleń. I ten gość sobie jechał za tym jeleniem i strzelał sobie z łuku, z kuszy, z pistoletu czy z czegokolwiek. Nie było tak, że szlachcic idzie i patrzy za śladami, albo idzie na ślepo po lesie, miał przewodników. I tak to też wygląda w tym momencie. No i zaczynamy łowy w takim razie. No i możemy albo w tym momencie pozwolić naszemu jastrzębowi wylecieć w powietrze, żeby rozprostował skrzydła, bo nie może się doczekać, żeby w końcu polatać. Albo możemy powiedzieć, żeby skupić się po prostu na śladach. Spróbujmy. 150 prestiżu, patrzcie, nie dostanę. Kurwa, no i wiedziałem, że nie dostanę. No nie ma opcji, co, czemu ta gra mnie nienawidzi teraz? A nie chcę mi się restartować jej. Zaraz skończę odcinek, to wtedy to odpalę później jeszcze raz, bo to... Znaczy nie jeszcze raz, że rozegram to, tylko że zrestartuję grę, bo to mnie irytuje. Przy okazji obrażają naszego tutaj acquaintance, czyli ucznia, wyśmiewając go i możemy albo stanąć po jego stronie, przez co dostaniemy mediatora, co mi na 5 lat zwiększy punkcik dyplomacji, albo możemy się z niego wyśmiać i jako sadysta się odstresujemy. No i się odstresujemy. Wypuszczamy w tym momencie nasze ptoki i pozwalamy im pofrunąć, polując na zwierzynę. Żegocie udało się coś zapolować, bo ja teraz zauważyłem, że mamy kilka opcji. Recreation na przykład. Recreation... You want to focus on reducing stress by looking for stress-relieving opportunities. Fajna opcja.
Czyli, że możemy się skupić na odstresowaniu się. Murder. You focused on ending the life of your target. This often results murder occasions and special options. Czyli, że przypadkowe morderstwo podczas wyprawy. Poderwanie, ale nie mamy tutaj żadnych celi do poderwania. Albo zaprzyjaźnienie się. Jesteś tutaj, żeby zdobyć fejworki, ale nie będziemy tego robić. A jakbym chciał kogoś poderwać, to nie ma nikogo po prostu. Wszyscy to są goście, nawet ten, mimo że on nie ma brody. No to też jest to facet. W takim razie nie ma kogo tutaj poderwać. Nasz ten jastrząb coś uporował. I otrzymujemy ogólnie prestiż, bo kończy się w tym momencie to polowanie. Nam się udało pozytywnie zredukować stres. Zyskujemy prestiż, zbijamy stres. Zyskujemy talent Hunter, Alex Hunter nawet. To daje nam prowess i zmniejsza stres i też inni łowcy są szczęśliwi. I Żegota też zostaje ostresowany, szczególnie, że jest właśnie łowcą. No i kończymy polowanie. Wyszło fajnie. I tym fajnym akcentem skończymy sobie dzisiejszy odcinek. Widzimy się w kolejnym. Nasz kraj się poza naszą kontrolą rozwija coraz bardziej na wschód. Spoko. Do zobaczenia, na razie, cześć, pa.